Cześć, jestem Natalia, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku podsumowanie czytelnicze września. Jak już wspomniałam, w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o wszystkich książkach, które udało mi się przeczytać w minionym miesiącu. Jak widzicie, jest nowy kadr, próbuję trochę poeksperymentować, ale to raczej nie jest kadr na stałe. W każdym bądź razie, we wrześniu przeczytałam trochę książek, część z nich była bardzo dobra, część z nich okazała się być rozczarowaniem. Mam tutaj jedną książkę, która okazała się być takim koszmarkiem. To jest książka, która na pewno trafi do rankingu najgorszych książek tego roku, więc też o niej opowiem. Jak zwykle czytałam w różnorodnej formie, to znaczy trochę słuchałam audiobooków, trochę czytałam w formie fizycznej, trochę słuchałam, nie słuchałam, tylko czytałam e-booków. No i nie przedłużając, zaczynam opowiadać o konkretnych pozycjach, więc jeżeli macie ochotę posłuchać, to zapraszam. Pierwsza książka, o której chcę tutaj opowiedzieć, to książka z literatury faktu Jedyny samolot na niebie. Historia mówiona z zamachów z 11 września. To jest jedna z dwóch książek dotyczących tamtych wydarzeń, które planowałam przeczytać. Obecnie czytam ten drugi reportaż z wydawnictwa poznańskiego. No i pod koniec października zrobię takie porównanie tych dwóch pozycji. Jeżeli chodzi o Jedyny samolot na niebie, ta książka podobała mi się bardzo. Uważam, że jest bardzo dobra, bardzo taka porządna i jak najbardziej warto po nią sięgnąć. Ta książka jest o tym, o czym mówi tytuł oczywiście, i napisana jest w takiej formie krótkich relacji osób, które przeżyły zamachy właśnie. Mamy różne miejsca akcji i takie odtworzenie chronologiczne tamtych wydarzeń, czyli mamy to, co się działo w Pentagonie, to, co się działo na pokładach samolotów porwanych. Tutaj mamy oczywiście transkrypcje tamtych rozmów, czy to z bliskimi, czy to transkrypcje jakichś zapisów, które udało się zdobyć. Mamy to, co się działo w World Trade Center, ewakuacje, to, co się działo w okolicy, to, co się działo w szpitalach, przy szkołach, to, co się działo na przykład na pokładzie Air Force One, więc jest bardzo, bardzo ciekawie, bardzo dużo głosów i różne perspektywy wypowiadają się tutaj strażacy, policjanci, pracownicy World Trade Center, osoby, które straciły bliskich z powodu właśnie zamachów, więc jest to taki reportaż bardzo poruszający i przejmujący. Czytało się go szybko, choć oczywiście był dosyć taki ciężki, jeżeli chodzi o emocje. Najbardziej poruszające chyba były momenty, w których osoby właśnie, które straciły swoich bliskich, opowiadały o tym, jak się o tym dowiadywały. Na przykład jak zdawały sobie sprawę, że ich bliscy są na pokładzie porwanego samolotu i najprawdopodobniej już nie wyjdą z tego żywi. Więc jest to naprawdę coś takiego mocnego, ale jak najbardziej Wam tą książkę polecam. Mamy tutaj też trochę zdjęć, bardzo szeroką perspektywę. Można faktycznie poczuć to, co czuły tamte osoby. Oczywiście mówię w takim niedosłownym tego słowa znaczeniu. Można bardziej zrozumieć to, co się tam wtedy wydarzyło, więc jak najbardziej warto przeczytać. Ten reportaż jest naprawdę bardzo porządny. We wrześniu przeczytałam pierwszy tom bardzo takiej popularnej i szeroko lubianej serii Heartstopper. To jest powieść graficzna, komiks. Przeczytałam tom pierwszy, to jest wydawnictwo Jaguar. Wreszcie wyszło w Polsce, ja już dużo, dużo o tym słyszałam. No i powiem szczerze, że podobało mi się, choć uważam, że może tak, nie podzielam tych szerokich zachwytów i tego szerokiego uwielbienia co do tej pozycji. Tutaj mamy historię dwójki chłopaków, którzy przeżywają zauroczenie wzajemne, którzy zaczynają odkrywać to, kim są i trochę też własną orientację. Jest naprawdę bardzo uroczo i bardzo z takim dużym wyczuciem jest napisana ta książka. Naprawdę czyta się wyjątkowo ją przyjemnie, ale to jest taka książka, to jest taki komiks na pół godzinki. On ma 280 stron, ale no ja nie mam jakiejś zdolności super szybkiego czytania, ale tu jest bardzo mało tekstu, naprawdę bardzo mało. Pokażę Wam jakiś przykład strony z początku, żeby nie było żadnych spoilerów. No, naprawdę szybciutko się to czyta, nie ma tutaj tej treści tak dużo, nie dzieje się tutaj nic takiego spektakularnego, nie ma tych wydarzeń też tak dużo. Ja rozumiem, że nie o to chodziło, ale uważam, że to jest po prostu taka o zwykła, fajna, urocza młodzieżówka. Mi się podobała, będę sięgać po kolejne tomy, ale uważam, że jeżeli nie lubicie takiej formy, nie lubicie takich treści, to nie musicie tego czytać, to nie jest nic takiego wybitnego, o tak.
Kolejna książka, jaką przeczytałam, to Tragedia na przełęczy Diatłowa. To również książka z literatury faktu. Opisuje ona wydarzenia z roku 1959, kiedy to grupa studentów, absolwentów i właściwie nie tylko studentów i absolwentów Politechniki Uralskiej poszła na wycieczkę, podróż w góry, z której to niestety nikt nie wrócił żywy. Okoliczności tamtej tragedii do dzisiaj są takie niewyjaśnione, bardzo tajemnicze i nierozwiązane. No i faktycznie o tym książka jest, ale ona porusza też o wiele więcej tematów. Pokazuje taki szerszy kontekst tamtych wydarzeń, pokazuje jak funkcjonowało wtedy państwo, dlaczego turystyka wśród młodych ludzi, wśród studentów była taka popularna. No i pokazuje to, co stało się potem, po tej tragedii, jak zostało poprowadzone śledztwo. A właściwie słowo śledztwo to jest chyba takie słowo na wyrost, bo to jest po prostu katastrofa, co się tam działo. Dezinformacja, biurokracja, dowody w ogóle zbierane pod tezę, która już od samego początku była nierealistyczna. Więc jest to książka przede wszystkim bardzo smutna, bo to, co przeżyły rodziny ofiar, to jest po prostu coś nie do pomyślenia, ale jest to też taki reportaż bardzo, bardzo porządny, a sama tragedia i te okoliczności właśnie są bardzo takie niepokojące. Czytając o tym miałam naprawdę ciarki na plecach, bo nie wiem do teraz, co się tam stało. Czytałam trochę więcej na ten temat, czy to w internecie, ale no nie ma takich realnych wyjaśnień tego, co faktycznie się tam na 100% stało. Tam dotyczyło to tego, że ci studenci wyszli w środku nocy ze swojego namiotu, wyszli na mróz, a takie wyjście na mróz było jednoznaczne z wynikiem, z śmiercią, ponieważ groziła im hipotermia oczywiście. Tam po sekcji zwłok okazało się, że na ciałach tych osób znaleziono jakieś takie niespecyficzne urazy, złamania, skręcenia, siniaki, więc to wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo dziwne i bardzo tajemnicze. Reportaż oczywiście Wam polecam przeczytać. Nie jest to też najłatwiejsza lektura, bo jest tam faktycznie dużo tego kontekstu. Moim zdaniem jest tam troszeczkę za dużo o samej biografii ofiar, to znaczy o biografii poszczególnych uczestników tamtej wyprawy, ponieważ to się wszystko zaciera, tych osób jest na tyle dużo, że trudno odróżnić je od siebie w takim stopniu i tam jest taki jeden szeroki rozdział, który wszystkich ich po kolei opisuje. Ja się zgubiłam w pewnym momencie w tym rozdziale, ale to jest dosłownie taki malutki minus, a może dla niektórych to nie jest minus, tylko plus, więc ja jak najbardziej Wam tę książkę polecam przeczytać. Kolejna książka, jaką przeczytałam we wrześniu, to Horyzont Jakuba Małeckiego. Jest to moje drugie spotkanie z Jakubem Małeckim. Czytałam już Rdze, która mi się bardzo podobała. I co ciekawe, Horyzont spodobał mi się bardziej. To znaczy, uważam, że Rdza obiektywnie jest lepszą książką, ale Horyzont bardziej mi się spodobał, bardziej do mnie tak podszedł i bardziej go poczułam. W Horyzoncie historia jest zasadniczo bardzo prosta. Mamy dwoje bohaterów. Bohaterem naszym takim głównym jest Maniek, który jest na emeryturze, był żołnierzem, był na misjach w Afganistanie. No i teraz ma 36 lat i nie do końca umie odnaleźć się w życiu. Cierpi też na zespół stresu pourazowego i ciągle żyje tamtymi wspomnieniami. No i próbuje jakoś to życie sobie poukładać i średnio mu to wychodzi. Mamy też drugą bohaterkę, jest to Zuza. Zuza, która zaczyna zgłębiać historię swojej rodziny i dowiaduje się pewnych nowych rzeczy o swoich rodzicach i nie do końca są to rzeczy pozytywne. Mamy tam taką bardzo fajną, bezpretensjonalną relację i to się naprawdę świetnie czytało. Mamy bardzo dużo takiej codzienności polskiej, to też było takie bardzo przy czytelniku. Ta historia nie jest jakaś wybitna i specjalna, tam nie ma jakichś super zwrotów akcji i wielkich zaskoczeń, a mimo tego jest coś takiego w tych książkach, co sprawia, że czyta się je naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Bardzo zrozumiałam głównego bohatera, chociaż tak przyszło mi do głowy przed lekturą, albo już w trakcie lektury, kiedy już właśnie wiedziałam, kim jest nasz główny bohater, że motyw żołnierza z PTSD to już jest taki motyw troszeczkę wyeksplorowany w popkulturze, w literaturze, no ale faktycznie tam to jest dobrze ograne, podobało mi się, relacja jaka się rodzi pomiędzy bohaterami jest taka bezpretensjonalna, bardzo taka fajna, więc jak najbardziej Wam tę książkę polecam. Ja będę dalej czytać twórczość Małeckiego, w tym miesiącu też coś na pewno przeczytam, no i zobaczymy jak będzie dalej.
W tym miesiącu przeczytałam dwie książki z wydawnictwa Pauza, które były w moim jesiennym TBR-ze. No i jedna z tych książek spodobała mi się bardzo, a druga była dosyć wielkim rozczarowaniem. Może zacznę od zachwytu. Zachwytem była dla mnie ta druga Teresy Baumann. To było moje drugie spotkanie z tą autorką. Czytałam już wcześniej Utonęła tej autorki, która mi się podobała, ale ta druga spodobała mi się jeszcze bardziej. Mamy tutaj taką historię, która rozgrywa się pomiędzy młodą dziewczyną, która jest w trakcie studiów i która pracuje jako pomoc na stołówce szpitalnej. Ona tam poznaje lekarza, który jest bogaty, żonaty, który ma dzieci i z którym wdaje się w romans. Mamy tutaj taki dialog to jest może nieodpowiednie słowo, pomiędzy różnymi statusami społecznymi, pomiędzy różnymi trybami życia, że tak powiem. No i bardzo ciekawą naszą główną bohaterkę, która pomimo tego, że dokonuje takich wątpliwie moralnych wyborów, takich nie do końca słusznych społecznie, to jest bardzo ciekawą osobą, którą naprawdę można zrozumieć, z którą się również można miejscami utożsamić. Bardzo ciekawa była ta książka, ona jest też taka bardzo wielowarstwowa i uniwersalna, tam pojawia się mnóstwo takich smaczków, takich wtrąceń na temat właśnie różnic społecznych, na temat różnych szans, różnych żyć, na temat takich uniwersalnych wartości, więc przyniosła mi ta lektura bardzo dużo dobrego, sama historia mnie wciągnęła, czytało mi się ją bardzo dobrze, czytałam ją naraz i bardzo Wam ją polecam. Mamy bardzo ciekawy portret psychologiczny, jak najbardziej warto ją przeczytać, jest napisana takim ładnym, ale przystępnym językiem, więc jak najbardziej na plus. Niestety nie mogę tego samego powiedzieć o Historii przemocy Edwarda Louisa. To jest książka, która mnie bardzo, bardzo rozczarowała i nie wiem, z czego to wynika, czy ja nie zrozumiałam tej historii, czy ona po prostu tak bardzo do mnie nie trafiła, bo spodziewałam się, że może mi się spodobać. Mamy tutaj tematykę przeżywania traumy, mamy tutaj historię naszego głównego bohatera, który padł ofiarą przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej. No i właśnie tutaj poznajemy tą jego historię, ale poznajemy ją w tak przedziwny sposób, że jest to dla mnie po prostu, no tak nie do strawienia wręcz bym powiedziała. Ta książka jest bardzo cienka i nie umiałam jej skończyć, naprawdę czytałam ją długo, męczyłam ją troszeczkę, ona ma 180 stron, więc to też może być moja wina, no ale niestety, sposób narracji, styl pisania, nic mi nie pasowało w tej książce. Tu jest o tyle dziwny sposób prowadzenia narracji, że tą historię poznajemy z tej perspektywy siostry głównego bohatera, która opowiada historię głównego bohatera swojemu mężowi, wtrąca w międzyczasie mnóstwo dygresji na temat ich relacji, na temat ich dzieciństwa i jest to takie chaotyczne, że ja naprawdę miałam problemy, żeby w ogóle poczuć tą historię, odbiłam się od niej, naprawdę mogę powiedzieć szczerze, że nie podobało mi się. Doceniam, że jest tutaj użyty ładny język, doceniam, że jest podjęty bardzo taki ważny temat, ale jakoś tak nie trafiła do mnie ta książka. Będę czytać inne książki tego autora, Koniec Edim, być może tak się nazywa ta książka. Zobaczymy, czy tamta książka spodobała mi się bardziej. Póki co Historii przemocy jakoś polecić bardzo nie mogę. Przeczytałam drugi tom hrabiego Monte Cristo również we wrześniu. O hrabi Monte Cristo jest reading vlog na moim kanale, więc nie będę się tutaj już bardzo rozwodzić. Jeżeli jesteście ciekawi mojej opinii, to zajrzyjcie tam. Co mogę tylko powiedzieć, ta książka spodobała mi się bardzo. Oceniłam ją na maksymalną ilość gwiazdek. Uważam, że to jest wspaniały, bardzo mądry klasyk. Bardzo podobała mi się tutaj przemiana głównego bohatera. W drugiej części Edmund Dantes jest zupełnie inną osobą niż na początku części pierwszej, jest już taką osobą wyrachowaną, dążącą do celu, a jednocześnie wciąż gdzieś tam się w nim tli jeszcze to ta potrzeba dostrzeżenia w innych osobach takich dobrych cech. Bardzo mi się podobała, jest satysfakcjonująca, jest tutaj mnóstwo konfrontacji, na które się czeka przez całą pierwszą część, więc jak najbardziej warto ją przeczytać. Ta książka nie należy do tych, które się czyta bardzo szybko. Ja trochę czasu z nią też spędziłam, ale jak najbardziej uważam, że to był dobrze zainwestowany czas. Najgorszą książką tego miesiąca i być może tego roku okazała się książka Chata. I jak mówi sama okładka, jest to bestseller, nazw bestsellerami. Ja tą książkę przeczytałam przypadkiem, pojechałam na wakacje do mieszkania, no i ta książka tam była dostępna po prostu, więc tak zaintrygowana troszeczkę postanowiłam sprawdzić, o co było tyle szumu, bo wcześniej widziałam zwiastun, to znaczy kilka lat wcześniej, filmu, no i który mnie tak troszeczkę zaintrygował. No więc przeczytałam tę książkę i bardzo tego żałuję.
Mamy tam historię rodziny, takiej bardzo religijnej, szczęśliwej rodziny pięcioosobowej, to znaczy mamy rodziców i troje dzieci. No i ta rodzina niekompletna, bo mama musiała zostać w pracy, tylko ojciec z dziećmi wyjeżdża na biwak, na kemping. Podczas tego kempingu dzieje się rzecz tragiczna. To nie są teraz spoilery, bo to jest tylko punkt wyjściowy do historii, więc nie martwcie się. Podczas tego kempingu najmłodsza córka zostaje porwana, no i to porwanie kończy się tragicznie. Nasz główny bohater przeżywa kryzys wiary, no i tutaj mamy ten punkt wyjściowy do opowiedzenia tej historii właśnie na temat wiary, na temat postrzegania tragedii, na temat postrzegania wyroków boskich, że tak powiem. I zaznaczam na samym początku, ja absolutnie nie mam żadnego problemu z wiarą, ani z osobami niewierzącymi, w ogóle z niczym nie mam problemu zasadniczo. No ale ta książka to jest po prostu moim zdaniem masakra. W najgorszym tego słowa znaczeniu, ta książka powinna się bronić historią, bez względu na to, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący, a ta książka to jest po prostu stek po prostu chamsko wyłożonych prawd. Główny bohater jest taką marionetką, która potakuje i która słucha, jak się mu narzuca pewne takie prawdy bez żadnego wyjaśnienia. Z tego mogła powstać ciekawa powieść, która właśnie wprowadza pewną wątpliwość, która jakoś tą wątpliwość próbuje wyjaśnić, ale nie chamsko narzucić nam jakąś perspektywę, a to właśnie ta książka robi. Mi się ona kojarzyła z taką mową sekt. Ja czytałam kilka książek o sektach i o ich funkcjonowaniu. Bardzo to było podobne. Wszystko, co było takie niedopowiedziane, czego nasz główny bohater nie mógł zrozumieć, było wyjaśnione w ten sposób, że taka jest wola Boża, a ty tego nie rozumiesz. No to było bez sensu, po co to w ogóle robić w takim wypadku. Irytowała mnie tak książka, bohaterowie byli tekturowi, zupełnie nie do uwierzenia. Oprócz tego ta książka była bardzo kiepsko napisana, miałam takie wrażenie, że ten styl jest taki wręcz amatorski. O ile jeszcze te pierwsze kilkadziesiąt stron, gdzie mamy ten kemping i to porwanie, jeszcze się jakoś czytało, to reszta to już było nie do zniesienia, ale doczytałam do końca, bo najwyraźniej lubię się dręczyć, nie umiem przerwać książki. Czytałam tą książkę na statku. I miałam taką chęć, żeby ją wyrzucić za burtę. Oczywiście tego nie zrobiłam, ale miałam takie myśli, przyznaję. Nie polecam Wam tej książki, nie traćcie na nią czasu, bez względu na Waszą wiarę czy brak wiary, nie warto naprawdę tej książki czytać. Obejrzałam też film, bo lubię się dręczyć najwyraźniej. Film też mi się nie podobał, jest tragiczny, nie polecam go również, więc to tyle o tej książce. Jeżeli kogoś uraziłam moją opinią, to przepraszam. To jest moja subiektywna opinia, nie musicie się z nią zgadzać. Jeżeli podobała Wam się ta książka, to super. Przeczytałam również Głód Roxane Gay. To jest taka książka chyba terapeutyczna, napisana w takim nurcie literatury terapeutycznej. Roxane Gay to taka znana figura w Stanach Zjednoczonych, feministka, pisarka, znawczyni chyba literatury. Więc o tej książce było dosyć głośno, no i byłam zainteresowana. Roxane Gay w tej książce opisuje właśnie biografię, historię swojego ciała. Ona zmaga się z otyłością i z nadwagą, no i właśnie taką trochę polemiczną podejmuje ze społeczeństwem. Społeczeństwem, które bardzo dyskryminuje osoby z nadwagą. Społeczeństwem, które utożsamia wartość człowieka ze szczupłą, zdrową sylwetką. I Roxane opisuje tam swoją historię. Opisuje również swoją historię jako ofiarę przemocy seksualnej. Jest to bardzo ciekawa pozycja, warto ją przeczytać. Ona również bardzo poszerza tą perspektywę na temat postrzegania osób otyłych, na temat postrzegania właśnie nadwagi. Nie wszystkie rzeczy tam mi się podobały. Miałam kilka zgrzytów, to znaczy nie z wszystkimi przemyśleniami autorki się zgadzałam. Oczywiście nie o to chodziło, ponieważ autorka nie napisała tego po to, żeby każdy czytelnik się z każdym jej słowem zgadzał, ale było tam kilka takich rzeczy, które moim zdaniem powinny być napisane z większą wrażliwością, a nie były. I już mówię, o co mi chodzi. Pierwsza rzecz to było postrzeganie lekarzy. Roxane opisywała tam własne doświadczenia z lekarzami i zarzuciła lekarzom, że oni nie stosują się do przysięgi Hipokratesa względem osób z otyłością, że traktują ich bez szacunku. Ja tutaj nie neguję jej prywatnych doświadczeń. Być może ona faktycznie spotkała się w swoim życiu tylko z lekarzami, którzy byli w stosunku do niej jacyś złośliwi i którzy faktycznie byli
w stosunku do niej niegrzeczni, ale ona podparła to tam taką historią, że była u lekarza rodzinnego z bólem gardła i na recepcie pierwsze zalecenie to była walka z otyłością, a nie jakieś zalecenie dotyczące tego bólu gardła. Ona to w ten sposób argumentowała, że ją to oburzyło i obraziło. Moim zdaniem to było troszeczkę takie nietrafione i za dużo tam było takiego generalizowania na temat całego personelu medycznego. Wiadomo, że otyłość wiąże się z niektórymi chorobami, niestety, no to jest fakt medyczny. Jestem oczywiście bardzo przeciwna fatfobii i zawstydzaniu osób otyłych. Oczywiście, ta książka jeszcze bardziej mi uświadomiła, z czym te osoby muszą się zmagać i ona jest bardzo, bardzo przejmująca i bardzo ważna i dużo mi dała, ale myślę, że to było takie trochę, no za bardzo generalizowanie, wrzucanie wszystkich do jednego worka. Myślę, że nie każdy lekarz faktycznie kieruje się taką złośliwością w stosunku do osób otyłych. Druga rzecz, która mi się tam nie podobała, był tam taki segment o zaburzeniach odżywiania, ponieważ sama autorka zmagała się z zaburzeniami odżywiania. No i ona opisywała osoby z zaburzeniami odżywiania, na przykład osoby z anoreksją i użyła takich słów troszeczkę niedobrych, które mnie osobiście troszeczkę zraniły. Ja sama zmagałam się z zaburzeniami odżywiania i wydaje mi się, że tam było za mało tej wrażliwości. To tyle, ale oprócz tego uważam, że książkę jak najbardziej warto przeczytać, była naprawdę bardzo pomocna właśnie w rozszerzeniu sobie tej perspektywy i zrozumieniu czyjejś perspektywy. Dużo tam było bardzo trafnych uwag, więc jak najbardziej ją polecam. Przeczytałam również Smażone zielone pomidory, to tak bardzo szybko o tej książce. Pomogła mi wyjść z lekkiego zastoju czytelniczego, który miałam, nie miałam za bardzo ochoty czytać. No i sięgnęłam po Smażone zielone pomidory i mi pomogły. Przeczytałam je szybko, ale to jest książka z gatunku tych książek, które się przeczyta i o których się zupełnie zapomina. Ja tak mam, zapomniałam zupełnie, o czym były Smażone zielone pomidory. Taka obyczajówka, ciepła, trochę elementów smutnych, trochę wesołych, trochę szczęśliwych. Taka bardzo amerykańska. Fajne postacie kobiece, dobrze wykreowane. Jeżeli lubicie obyczajówki, to jak najbardziej jest to coś dla Was. W tym miesiącu przeczytałam też najnowszy reportaż Jacka Hołuba, Przemoc w polskich domach, Beze mnie jesteś nikim. Jest to już moje trzecie spotkanie z tym autorem. Dalej uważam, że niegrzeczny to chyba najlepsza pozycja tego autora, aczkolwiek Przemoc w polskich domach to jest również pozycja bardzo dobra, bardzo mocna. Jeżeli jesteście wrażliwi na takie obrazowe opisy przemocy, to nie polecam jej czytać. Mamy tam opisany cały przekrój różnych form przemocy, fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej, materialnej, no ekonomiczna, materialna to zasadniczo to samo. Bardzo ciekawe to jest, bardzo trudne w odbiorze i bardzo poruszające. Najbardziej chyba trudna i taka poruszająca dla mnie była historia mężczyzny, który przez lata padał ofiarą przemocy psychicznej i fizycznej ze strony swojej partnerki. Partnerki, która była osobą sukcesu, była prawniczką i która ciągle mu gdzieś tam groziła, że ona go wrobi w to, że to on będzie postrzegany jako ten sprawca, że to on trafi do więzienia. Bardzo to było takie przejmujące. Tutaj jeszcze muszę zaznaczyć, że użyłam słowa ofiara, a w tej książce wręcz było powiedziane, że niektórzy sobie nie życzą, by względem nich używać tego słowa, więc przepraszam, że go użyłam. To było takie z marszu powiedziane, że tak powiem. Jak najbardziej tę książkę polecam. Miałam tam trochę takich zgrzytów. Nie wszystkie historie mi pasowały do takiej konstrukcji tej książki. Nie była ona taka spójna, jakby chciała. Chodzi mi tutaj między innymi o historię policjantki, która została zwolniona ze służby za to, że pobiła mężczyznę, który był sprawcą przemocy. Ta historia moim zdaniem była bardzo ciekawa i bardzo niejednoznaczna, ale nie do końca pasowała do akurat tego reportażu. Ja Wam tę książkę polecam. Czytałam w tym roku jeszcze jedną książkę na temat przemocy, przemocy psychicznej. Tutaj ją wstawię i uważam, że reportaż Jacka Hołuba wypada lepiej. W tym miesiącu przeczytałam również thriller Dobrzy sąsiedzi. Jest to taki thriller, o którym było głośno, który był bardzo polecany. Przeczytałam go, był bardzo wciągający, przeczytałam go szybko, ale ostatecznie nie do końca polecam Wam ten thriller. On jest dosyć oryginalny, co ciekawe tam akcja dzieje się w przyszłości, mamy rok 2027, osiedle i sąsiedztwo, ludzi, którzy się znają i którzy sobie pomagają albo i nie pomagają, obgadują się i tak dalej. To są w większości ludzie, którzy żyją na pewnym poziomie ekonomicznym, aż do momentu, w którym do tego osiedla, na to osiedle wprowadza się para z dziećmi,
która odstaje, która nie pasuje do reszty. Mężczyzna jest emerytowanym rockmanem, kobieta jest emerytowaną miss, no i ubierają się w taki specyficzny sposób, mówią w specyficzny sposób, no i wzbudzają jakieś takie społeczne napięcie tam. No i wszystko zaczyna się komplikować, kiedy następuje pewno takie zdarzenie geologiczne, które sprawia, że dochodzi do nieszczęśliwego wypadku, chociaż to słowo wypadek jest tutaj takie w cudzysłowiu. To generuje jeszcze większe napięcia, dzieje się tam dużo, ludzie dopuszczają się różnych wykroczeń, napaści, zbrodni. Jest naprawdę bardzo intensywnie. No i czytałeś tę książkę naprawdę dobrze, była stresująca i bardzo, bardzo irytująca. Co mi się jednak w tej książce nie podobało, uważam, że ci bohaterowie to tam są kukiełki. Nie wierzę, że w realnym życiu ludzie mogliby się w ten sposób zachowywać, w taki jednowymiarowy sposób, skrajny. Bardziej traktuję tę powieść jako taką satyrę, jakąś taką groteskę wręcz, bo trudno tutaj mówić o tym, że ludzie faktycznie mogą być tacy jednowymiarowi i tak dać się ponieść. Nie wierzę w to po prostu. Nie ma takiego zniuansowania, zwłaszcza wśród osób dorosłych, które są absolutnie koszmarne. Każda jedna osoba dorosła była irytująca i nie do zniesienia, więc to mi troszeczkę zgrzytało. Czytało się dobrze ten thriller, więc jeżeli lubicie thrillery, to jak najbardziej Wam go polecam. Jeżeli nie lubicie, no to niekoniecznie, ale faktycznie weźcie to pod uwagę, że trzeba go czytać z takim lekkim przymrużeniem oka co do faktycznie realizmu. Ostatnia książka, o jakiej chcę tutaj opowiedzieć, to Kajś, opowieść o Górnym Śląsku Zbigniewa Rokity. Jest to książka głośna, ponieważ zdobyła nagrodę Nike. Ja tą książkę skończyłam zasadniczo już w październiku, no ale postanowiłam, że o niej tutaj opowiem, zwłaszcza ze względu na te bliskie rozdanie nagród, to znaczy one było niedawno, o tak. Ta książka mnie interesowała, ponieważ ja jestem z Górnego Śląska, u mnie w domu się mówi gwarą. Bardzo ta śląskość jest tutaj pielęgnowana przez osoby mi znane i mi bliskie, więc dlatego chciałam ją przeczytać i absolutnie się nie rozczarowałam. Ta książka mi się bardzo podobała, choć była trudna. Zaczęłam ją czytać w audiobooku, słuchać i musiałam się przestawić, ponieważ nie umiałam się skupić, było tam tyle elementów, ponieważ tam mamy zarówno historię Górnego Śląska, cały przekrój XX wieku, mamy tam mowę o plebiscytach, o powstaniach i mamy tam też taką osobistą historię naszego autora, który próbuje w sobie tą śląskość jakoś odkryć i zrozumieć. Jest to bardzo ciekawe, ale faktycznie jest tam dużo dygresji, dużo elementów się składa na ten reportaż, na tą książkę, bo to nie do końca jest reportaż, to jest taki reportaż, esej, trudno mi tutaj nawet powiedzieć, jaki to jest gatunek. Bardzo była ciekawa, były tam ciekawe elementy dotyczące na przykład stereotypów, dotyczących na przykład Ślązaków. Było właśnie tam ciekawe spojrzenie na Ślązaków, którzy byli ciągle tacy przytłaczani różnymi wpływami. Ciekawa jest również tam ta kwestia właśnie walki o swoją autonomię. Naprawdę bardzo ciekawa rzecz. Jeżeli jesteście ze Śląska, to jak najbardziej polecam, a nawet jeżeli nie jesteście i chcecie bardziej zrozumieć może, to myślę, że to jest też bardzo dobra pozycja. Nie umiem powiedzieć, czy ta książka była najlepsza spośród tych nominowanych książek do tej nagrody, bo przeczytałam tylko Bez matek. Bez matek mi się nie podobał, więc to mogę powiedzieć, ale były tam takie książki, które mnie zainteresowały i na pewno będę je czytać. Na pewno w pierwszej kolejności będzie to książka Fuerte. To tyle w tym odcinku. Dziękuję za to, że oglądaliście i proszę napiszcie mi w komentarzu, co Wam udało się ciekawego przeczytać we wrześniu, jaka była najlepsza książka, jaka była najgorsza. No, dziękuję raz jeszcze. Cześć!